Boże. Hasła na dzień dzisiejszy z książeczki z Biblią na co dzień wyjęte są z księgi Joela z drugiego rozdziału i z drugiego listu Piotra. Nadchodzi dzień Pana i jest już blisko. My oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Czy na coś czekasz? Z pewnością każdy może odpowiedzieć na to pytanie. Czekanie jest częścią naszego życia. Czekamy na przystanku autobusowym, czekamy na telefon od kogoś nam bliskiego, na zaplanowane wydarzenie, ślub, przeprowadzkę czy zmianę pracy. Czekanie często wiąże się z pewną zmianą. Coś ma nadejść, coś ma się wydarzyć. Uczniowie odpowiadają, że często czekają na koniec lekcji czy na wolny od zajęć weekend. Czekamy na drobne rzeczy, które nadejdą szybko, ale także na te, które decydują nieraz o naszym życiu. Dzisiejsze słowa z książeczki z Biblią na co dzień mówią: czekaj, bo nadchodzi najważniejszy dzień w Twoim życiu. Dzień spotkania, dzień zmiany Twojego życia. Czas Adwentu, łacińskie Adventus, czyli przyjście. To czas oczekiwania na przychodzącego Pana. To czas zapalonych świec, czy też otwieranych kolejnych okienek w kalendarzu adwentowym. Ale to również czas naszego przygotowania na spotkanie. I to nie byle jakie. Spotkanie przy betlejemskiej grocie, kiedy spoglądać będziemy na bezbronne dziecko, na człowieka, na nowonarodzonego, w którym w trudzie i chłodzie betlejemskiej nocy zobaczymy światłość tego świata. Ale to również czas przygotowania na spotkanie z Triumfatorem. Bo ten sam Jezus, Twój Król i Zbawiciel, przyjdzie jeszcze raz, byś doświadczył w pełni Jego miłości i bliskości. Lud izraelski wypatrywał Mesjasza. Wypatrywał tego, o którym pisali przez wieki prorocy. Stało się. Bóg stał się obecny. Objawił swoją moc, ale i miłość. By być bliższy człowiekowi, sam stał się człowiekiem. Jezus po swojej śmierci i zmartwychwstaniu odchodząc zapowiedział, że idzie przygotować miejsce i powróci do Ciebie i do mnie. Pierwsi chrześcijanie wypatrywali tego wydarzenia każdego dnia, ale każdego dnia też malał ich entuzjazm. A jak jest z nami? Jakie jest Twoje oczekiwanie na to spotkanie? Na tą zmianę, jaka nastąpi w Twoim życiu? Jak jest z tym ostatecznym przygotowaniem się na powtórne przyjście Chrystusa? Nie wiemy, nie znamy dokładnej daty, nawet roku. A natura człowieka jest taka, że gdy mamy wyznaczony termin ostatecznego jakiegoś wydarzenia w naszym życiu, czy też terminu oddania jakiegoś projektu, dokumentu w pracy, to im bliżej tej daty, tym nasza motywacja się wzmaga. Robimy wszystko, by zdążyć się jak najlepiej przygotować. Jezus przyjdzie nie wiemy kiedy. Nie wiemy gdzie, ale czy to oznacza, że nasza motywacja, nasze przygotowanie mają być uśpione? Nie. Słyszymy słowa zachęty, wręcz radości z tego, co będzie i naszym udziałem. I nie tylko, gdy spoglądać będziemy do betlejemskiego żółka, ale i w tym, gdzie słyszymy obietnicę niezwykłego spotkania. Joel mówi: nadchodzi dzień Pana. Jest już blisko. Bądź gotowy. Amen. Zostańcie z Bogiem.